Dobry wieczór, witam wszystkich na konferencji prasowej po meczu Harki z Rakowem Częstochowa. Wynik po emocjonującym spotkaniu 3-2 dla gospodarzy. Oficjalna liczba widzów 4367 osób. Jest z nami trener gości, pan Gonzalo Fejo. Bardzo proszę o kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania. Podsumowanie jest proste, myślę, że jest podobne. Przepraszam, tylko włączę. Dobry wieczór. Mówię, podsumowanie jest proszę się, podobno każdego z nas, no mecz, który mogliśmy zamykać w pierwszej połowie. Myślę, że po tym, co nasza drużyna wykonała w pierwszej połowie, to mogło być więcej niż 2-0. Tego nie robiliśmy, nastawiliśmy na drugą połowę, bo znamy ten stadion i tutaj akurat trzeba oddać, że kibiców mocno pomagają temu zespołowi, ich pchają. Wiedzieliśmy, że tak będzie też na początku drugiej połowie, że Arka nie ma nic do stracenia i rzuca się na nas. Natomiast wydaje mi się, że udanie rzuciliśmy na początku drugiej połowie znowu ciężar gry na połowie przeciwnika. Mieliśmy znowu nasze sytuacje i potem od pierwszej bramki wiadomo, że drużyna Arka poszła za ciosem. Pierwsza bramka pada w 72 minucie, potem w 88 kapitan strzał. Za co trzeba gratulować zawodnik przeciwnika, Wejnowicz, 2-2. Potem mamy następną sytuację, my mamy słupek na 3-2, a ten słupek, który nie padł dla nas, to padł dla nich. I tak to jest, natomiast ja muszę zostawić tutaj bardzo ciepłe słowa o naszej drużynie, pracy tych zawodników, bo dzisiaj po frajersku przegrywaliśmy, natomiast ten zespół dobrze gra i ten zespół nie chowa się, ten zespół idzie pressingiem. Tak graliśmy z Lechem, tak graliśmy z Legią i dzisiaj znowu to robimy, więc jesteśmy przekonani, że jesteśmy na dobrej drodze i ponieważ jesteśmy ludźmi z charakterem, przyjmujemy to na klatę i idziemy do przodu. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenera gości? Nie ma pytania, rozumiem. Dziękuję trenerowi. Dziękuję bardzo. Jest z nami trener gospodarzy Aleksander Rogicz, jest także kierownik drużyny Paweł Bednarczyk. Chciałem tylko przed podsumowaniem przez trenera dodać, że nasz dokumentalista Maciej Witczak potwierdził, że trzecia bramka Nemani to jest 500 gol Arki w Ekstraklasie, ten oficjalny, tak więc można to także gdzieś w podsumowaniach meczowych podkreślić. Bardzo proszę trenerze o kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania. Good evening, Tara. Dobry wieczór wszystkim. This game only football can give us. Taki przebieg meczu może tylko się zdarzyć w meczu piłkarskim. Great comeback and big congratulations to our boys. Wielki powrót do gry i wielkie gratulacje dla naszych chłopców. They really show amazing effort and amazing character and on the end because of their very big wish to win the game. Pokazali bardzo duży charakter i chęć zwycięstwa w tym meczu. They deserve these 3 points and I'm happy because of them. Zasłużyli na zwycięstwo właśnie przez pokazanie tego charakteru i jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Dziękuję, proszę o pytania do trenera Arki. Jakub Pleć, Przegląd Sportowy. Czy to zwycięstwo jest, można powiedzieć, bardziej ważne dla zespołu, niż żeby wygrali 1-0, no bo pokazali, odwrócili losy spotkania, więc może mieć to duże znaczenie na to, co będzie się działo w kolejnych meczach, zwłaszcza w walce o utrzymanie. I don't know really and even don't think about that. Nie wiem, nie myślę w ten sposób o tym. This is only 3 points, only one game. Tylko ten mecz, tylko 3 punkty, tylko jedno zwycięstwo. What I can tell you that I expected 2 things. Oczekiwałem 2 rzeczy. Rakow is only team in Ekstraklasa who is playing with 3 back. Rakow jest jedynym zespołem w Ekstraklasie, który gra trójką środkowych obrońców. And you know, always they are playing with the teams with 4 back. Zawsze grają naprzeciwko drużyn, które grają czwórką w linii. And for them every game is tactically more or less the same. Dla nich każdy mecz taktycznie jest bardzo podobny. But for all other teams when they play them because it's only one time in 15 games. Natomiast dla tych przeciwników jest to dużo trudniejsze, bo tylko raz grają z taką drużyną. Always you need some time to a little bit adapt. Drużyna potrzebuje każda trochę czasu, żeby zaadaptować się do gry przeciwnika. So, because of previous two losses.
ponieważ w poprzednich dwóch meczach przegraliśmy. And because of that, of course I expected not so perfect start. Ponieważ przegraliśmy te dwa pierwsze mecze i taktyka gości też to trochę wymogła, że spodziewałem się, że ten początek meczu w naszym wykonaniu nie będzie najlepszy. And another thing what I showed to the boys and what we in our preparation of the game what we talk about. Can you repeat, sorry? And one more thing. Jeszcze jedna rzecz. What for what we were ready? Na co byliśmy przygotowani? What I showed to the boys and what we make like plan together. Mieliśmy plan, ćwiczyliśmy to przez cały tydzień. Statistically, Rakov considering and scoring the most goals in last 15 minutes of the game. Raków najwięcej strzela i najwięcej traci w ostatnich 15 minutach meczu. So, when you have that statistic and after 22 rounds, so it's something what you have to pay attention. Musi zwrócić uwagę na to, jeżeli po 22 kolejkach są takie statystyki. In the same time, I believe that those informations gives power to our boys that they believe till the end. Myślę, że te informacje mogły dawać dodatkowej siły naszym zawodnikom, że wierzyli do samego końca. So, that's it. Next, a little bit rest and full focus on the next one. Sweetie 3 points and nothing more than that. Słodkie 3 punkty i nic więcej. Teraz troszkę odpoczynku i musimy przygotować się do następnej gry. Proszę pana Jakub. Panie trenerze, wiadomo, że te statystyki na pewno mogły panu pomóc w przerwie. Natomiast chyba nie zakładaliście takiego scenariusza, że tak zostaniecie zdominowani w pierwszej połowie, gdzie mieliście problem z wyjściem właśnie z na połowę przeciwnika. Jak pan to by oceniał na szybko, na gorąco, z czego to mogło wynikać? Czy to presja po prostu i trybun, i tych dwóch porażek, ważny mecz do wygrania, czy skąd się to wzięło? We were very, very nervous. And I never see the boys nervous like this week. Byliśmy bardzo zdenerwowani i szczerze mówiąc nie widziałem tej drużyny tak bardzo zdenerwowanej w czasie całego tygodnia. I did everything to make them calm. Robiłem wszystko, aby ich uspokoić. But it's easy in theory. Ale to proste tylko w teorii. And then when you start the game in the second minute from long throw in came free kick and then we start the game with 0-1. I w drugiej minucie, kiedy dostajesz bramkę po długim rzucie z autu i rzucie wolnym. And then plus pressure from tribune. Plus presja z trybun. What is normal? Normally football. Co oczywiście jest normalne w piłce. Plus that we couple of training sessions previous week we had on synthetic pitch and then on natural grass and the pitch wasn't in of course for this part of the year in not so good conditions. Trzeba wziąć pod uwagę też to, że na początku tygodnia trenowaliśmy na płycie syntetycznej, później na normalnej. Ta płyta też, oczywiście co jest zrozumiałe na to, przy tej porze roku, nie była idealna. So pressure kill us first half. Presja zabiła nas w pierwszej połowie. But mental power help us that we survive. Ale siła mentalna pomogła nam przetrwać. Myślę, że na pewno zaskoczył pan wprowadzeniem do składu dwóch zawodników, którzy debiutowali. Tak na szybko, jest pan zadowolony z obu? Mówię o Zawadzie i o... As you know, Rakov is maybe the best team in the league in set play. Jak zapewne państwo wiecie, Rakov jest prawdopodobnie najlepszą drużyną w stałych fermentach gry w lidze. And the main reason to put them is to make our lineup stronger in set play. Wstawiłem ich do składu, aby zwiększyć tą siłę naszej drużyny właśnie broniąc stałych fragmentów gry. But that didn't help us because we considered two goals from set play. Ale jak widać nie pomogło, ponieważ straciliśmy dwie bramki po stałych fragmentach gry. But both of them played the game after couple of months. Obaj zawodnicy grali pierwszy mecz po kilku miesiącach przerwy. They show very good mentality and very good desire. Pokazali bardzo dobry mental i generalnie no, występ był udany. And I think we can be satisfied with their first game. I możemy być zadowoleni z ich pierwszego występu. Pan Ziemowit, tak się zgłaszał. Chciałem się spytać, co pan pomyślał po stracie drugiej bramki jak do szatni i co pan w szatni w czasie przerwy zespołowi powiedział, że pan tak odmienił jego oblicze, chociaż to prawda oblicze się dopiero odmieniło po ostatniej zmianie. Ale mimo wszystko szacunek za to i chciałbym wiedzieć, co pani tam. I told them that I'm in football from the age of 6. Powiedziałem im, że jestem przy futbolu, przy piłce nożnej od w wieku 6 lat zacząłem swoją przygodę z piłką. That I watch
thousands and thousands games. Oglądałem tysiące, tysiące meczów. That I participate in hundred and hundred games. Brałem udział w setkach różnych meczów. And that maybe sounds crazy, but I told them we have this game. Może to zabrzmi teraz jak szaleństwo, ale powiedziałem im, że mamy ten mecz. Why? I just had that feeling. Po prostu, dlaczego po prostu miałem takie przeczucie? That's what I told them. To im powiedziałem. I told them we need just one goal. Powiedziałem im, że potrzebujemy jednej bramki. Mogę potwierdzić. Tak, trzeba było zagrać u Buchmachera. You can bet, you know. No, I'm very bad in betting. Jestem bardzo zły w obstawianiu. Czy jeszcze jakieś pytanie dotyczące dzisiejszego meczu? Jeśli nie, dziękuję i zapraszam za tydzień. Dziękuję bardzo.